Ta-dam, proszę Państwa, liczę te nasze spotkania. Dzień dobry, Pani Dyrektor Janna Domagała. W dobrej formie w nowym roku. My chyba też wszyscy i chyba wszyscy liczymy, że tak jak ciekawy był 2023 na rok, o czym mówiliśmy też w wydaniu specjalnym z Panią dr Sylwią Frach, że ten 2024 będzie takim już pełnym powrotem do tego, co mówiliśmy o kinie sprzed czasów pandemii, prawda? Że wracamy do tego schematu, do którego kino nas przyzwyczaiło już od kilkudziesięciu lat w swojej formule, teraz już tej cyfrowej, co by nie powiedzieć. Trzeba przyznać, że ja trzymam mocno kciuki, żebyśmy wrócili do tej takiej stabilności trochę, jeżeli chodzi o premiery filmowe, które były przed pandemią, bo cały czas jak tam zerkam na te plany filmowe, bo przecież tak naprawdę o tym, jaka frekwencja będzie w kinie, decyduje, jaki film pokażemy, i zaglądam zawsze do przodu, co tam się dzieje, to widzę, że cały czas jeszcze są takie szachy filmowe, czyli tutaj ta premiera, tu się przesunie może ta, a poczekajmy, jak pójdzie ten film. I znacznie więcej filmów tak swobodnie wchodziło do kin przed pandemią. Tu było po prostu mniej takiej kalkulacji filmowej. Teraz widzę, że już nauczyliśmy się, że w różnym okresie różna frekwencja bywa, i patrzymy, obserwujemy, i zdarzają się takie sytuacje, że na przykład premierę dodajemy nawet 3 tygodnie przed datą prowadzenia na ekrany, co kiedyś wydawało się w ogóle niemożliwe, bo cała przecież kampania jak długo chodziła i informowała o tym, że filmy wchodzą. Więc przeglądając ten 2024 rok, tak do połowy roku jeszcze już tam widzę, że coś się wypełnia, ale potem po połowie jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. No, to jeszcze mamy dużo czasu, też trzeba się będzie pewnie mnóstwo zmienić. Mnóstwo filmów jest w produkcji, bo czytamy ciągle o tym, prawda? Na polskich filmów, ile jest w tej chwili w fazie produkcji, czy już teraz postprodukcji, więc one na pewno będą się też ukazywać. Natomiast no to skoro Pani tak już wywołała niejako to pierwsze półrocze, to może powiedzmy chociaż, czego możemy się spodziewać, Pani Anno? Na pewno to takie typowe kino rozrywkowe będzie dominowało, co do tego chyba nie mam wątpliwości. Na pewno pojawią się bardzo ciekawe obrazy. Ważne, że Helios też utrzymuje swoje projekty, te, o których mówimy, i to jest istotne, bo bardzo często mówimy o tym, jak ważną rolę spełnia kino polskie, i wiemy, jaki temu jest projekt przyporządkowany, wiemy, co jest z kinem konesera. Tak, projekty, proszę Państwa, wszystkie z nami zostają i na bieżąco będziemy informować o tym, co się w nich będzie działo, bo tutaj też ten plan z miesiąca na miesiąc się pojawia. Ale jak o kinie polskim mówimy, to znalazłam sobie takie dwie premiery, które pojawią się w 2024 roku, na które ja bym zwróciła uwagę, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest nasze takie subiektywne patrzenie na kino. I ja zwłaszcza, że styczniowy jeden z filmów, z tego co pamiętam, to ma taki polski akcent też. Ma jak najbardziej, dlatego myślimy tutaj o filmie, który pojawia się w okolicach 20 stycznia. To film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Tak, naszego opolskiego reżysera, który z Kędzierzyna pochodzi, więc i film nagradzany, żeby była sprawa jasna. On w Gdyni zrobił furorę, proszę zobaczyć, od Gdyni, dopiero w styczniu premiera, też czekał na swój moment, a film historyczny, obyczajowy, myślę, że tak można go określić, związany z osobą Tadeusza Kościuszki, który tak naprawdę swojego filmu jeszcze nie ma. On się pojawiał w tle, ale jego osoba, po wybuch powstania, która jest osią filmu Kos, po raz pierwszy, więc szykuje się naprawdę niezłe wydarzenie i wizualne, ale też takie emocjonalne. Świetna obsada, dlatego że Jacek Braciak jako Tadeusz Kościuszko. Partneruje mu na drugim planie Robert Więckiewicz czy Bartosz Bielenia, którego też rzadko widujemy na ekranie, więc jestem ciekawa, jak w tym filmie kostiumowym się objawi. W związku z tym, proszę Państwa, no na Kosa stawiam w styczniu. Myślę, że to będzie mocny akcent. Film, który będzie nas bardzo mocno tak patriotycznie motywował, i tej swojej historii burzliwej się przyjrzymy na dużym ekranie, więc jak dla mnie świetne połączenie. A skoro Pani o patriotyzmie wspomniała, to proszę Pani, pamiętam legendarny cytat: uj, silnie wanilium pachnie. Tak, ciekawe, czy będzie pachniało, bo będzie też fajna premiera w lutym, czyli sami swój początek. Pani, nie wierzyłem, że doczekam właśnie podczas swojego życia jeszcze to, że film Sylwestra Chęcińskiego doczeka się takiego remake'u, a właściwie prequelu tego wszystkiego. I to jest jeden z chyba naszych, pozwolę sobie powiedzieć, ukochanych filmów polskich. I co do tego, ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja też nie. To jest film, który ile razy
razy się pojawi gdzieś, to wszyscy go oglądamy i wciąż się śmiejemy, chociaż wiemy, co się będzie w tym filmie działo. Ja myślę też, że to jest bardzo duże wyzwanie, bo czy ten film udźwignie te oczekiwania, które każdy z nas gdzieś tam ma, co do postaci, miejsca, jak to będzie wyglądać, jak te krzyżowniki będą pokazane. Dla mnie chyba atutem jest to, że główni bohaterowie nie są takimi bardzo obeznanymi twarzami, czyli, bo tam jako Pawlaka zobaczymy Adama Babika, a jako Kargula Karola Dziubę. I to są aktorzy, którzy mogą w tym filmie naprawdę okazać się strzałem w dziesiątkę i troszeczkę na to liczę, ale mam takie trochę z tyłu głowy. Liczę, że ten film mnie zachwyci, ale mam z tyłu głowy, czy na pewno to udźwignie, bo to jest dla mnie też jakieś tam kultowe wydarzenie najgorsze filmowe. Najgorsze jest to, że my będziemy porównywać, a nie powinniśmy. Z tym, że umówmy się, że nowe pokolenie nie będzie tego porównywać, bo ci najmłodsi nastolatkowie, kiedy myśmy oglądali samych swoich, Chęcińskiego, ja to pamiętam jeszcze w latach 70., to oczywiście te postaci grane przez Kowalskiego i przez Hańcze zapadły nam w pamięć, natomiast to nowe pokolenie już ma ogromny dystans i ci nowi bohaterowie mogą przywrócić niejako tamtych bohaterów. To jest fajne. No jest wyzwanie. Jest wyzwanie, wydarzyło się już filmowo, zobaczmy jego efekt w lutym i myślę, że będzie miał film i fanów, i wrogów, ale będzie na pewno wydarzeniem, więc dlatego go na niego postawiliśmy w miesiącu lutym. No właśnie, to luty, natomiast powiem pani szczerze, że tak jak w wojsku jest słynny centymetr 150 i odcina się dni do rezerwy, odcinało się, tak ja odcinam dni, nie ukrywam, do tego, premiery co marcowej. Będzie, co będzie w marcu. Pamiętam w tamtym roku z dr Sylwią Frach oboje, no, pialiśmy z zachwytu nad poprzednim jeszcze rokiem, czyli wejściem na ekrany Dune. Duna, proszę Państwa, w marcu to już jest potwierdzone na 190% podobnież, ponieważ Duna to druga część już miała premierę przewidzianą na listopad, ale została ona przesunięta. Teraz podobnież marzec już 200% nawet. Ja też czekam, bo dla mnie nie dość, że jestem fanką książek, to jestem fanką filmu, bo to jest wydarzenie jak dla mnie do dużego ekranu w 100% idealne, bo ma wszystko, ma świetną obsadę, ma scenariusz, jest o czymś, ma efekty specjalne. Oglądając ten film na sali Dream, po prostu poczułam w końcu, na czym polega ta sala Dream i na czym polega te wszystkie dźwiękowe zachwyty związane z Dreamami. Więc proszę Państwa, no, w marcu nie mamy na razie konkurencji, obydwoje czekamy na Dream początek. Na Dune, która będzie w Dreamie. Na Dune, część drugą, którą zobaczymy w obu polskich kinach. Myślę, że naprawdę warto i trzymam kciuki, żeby termin się już nie przesunął. Dobrze, no to pierwszy kwartał mamy za sobą, to jeszcze tak może szybciutko, chociaż po jednym tytule pani dyrektor z tego, co w drugim kwartale. Bo w drugim kwartale szykuje się wysyp takich hollywoodzkich blockbusterów, czyli filmów, które są zastawione na typową, dużą widownię związaną z efektami specjalnymi, ponieważ szykuje się i Godzilla, Kong, Początki Imperium, szykuje się film, na który ja osobiście czekam, czyli Królestwo Planety Małp, bo film ma swoją historię, ma swoich fanów i każda z tych części, która była odświeżana teraz, zachwyciła mnie, więc też czekam. Ja jestem absolutnie fanem tych pierwszych filmów Planety Małp, tego serialu, który pamiętam jako nastolatek oglądało się, bo był tylko jeden czy dwa kanały telewizyjne i siedziało się z minuty na minutę, czekało, żeby żadnego odcinka Planety Małp nie przegapić. No ja aż taką fanką nie jestem, ale za to jestem fanką filmu, który pojawi, części kolejnej filmu, który pojawi się w czerwcu, ponieważ mieliśmy już pierwszą część animacji W głowie się nie mieści, o emocjach, które dzieją się w nas, pokazane naprawdę w niesamowity sposób i teraz mamy drugą część, więc przyznam się szczerze, mam bardzo duże oczekiwania, bo to jest bardzo mądry film dla młodzieży, przede wszystkim dla dzieciaków, dla rodziców, żeby zobaczyć, że za tym wybuchem nie lubię cię, nie chcę, nie zjem tego obiadu, czasami nie stoi nasze dziecko, tylko to, co w głowie się dzieje. Świetnie to jest zrobione i świetnie pokazane, więc ja akurat liczę, że film utrzyma swój poziom i to będzie naprawdę bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o czerwiec. I tak mniej więcej te pierwsze półrocze wygląda z tych filmów, które gdzieś tam przejrzałam, zobaczyłam i myślę, że będzie jeszcze naprawdę dużo filmów, o których nie powiedzieliśmy, bo one się jeszcze pojawią, bo taka specyfika teraz naszych prognoz filmowych, więc proszę Państwa, no śledźmy, patrzmy na nasze strony, bo myślę, że to może być dobry rok, jeżeli chodzi o kino. No to jak Państwo słyszą, rozpoczynamy kolejny nasz filmowy etap, kolejny sezon, chciałoby się powiedzieć, kolejny rok, który jest z nami, no to rozpocznijmy go może też z przytupem, pani dyrektor, od konkursu i od nagrody na początek roku. Komuś niech też sprzyja szczęście. Oczywiście, że tak. Sami swoi wymagają od nas pytania. Nie możemy tutaj pominąć tego filmu, więc pytanie konkursowe brzmi, proszę podać imię i nazwisko aktorów, którzy wcielili się w pierwowzoru Kargula i Pawlaka. Myślę, że nie będzie problemu z tym, z tą odpowiedzią, ale no, proszę szukać. Proszę szukać silnie.
emocjami pachnie, chciałoby się powiedzieć. Czas na seans małpa, czas na opole.pl. Jak zwykle czekamy na Państwa poprawne odpowiedzi. Dwie pierwsze prawidłowe honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No i początek zrobiliśmy, drodzy Państwo, czwarty dzień stycznia. Patrzę, co już będzie się za tydzień działo. No i tutaj za tydzień powiem Państwu, no będziemy mieli nie lada orzech do zgryzienia, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuł filmu, o którym mówić będziemy. A naszym gościem w tym pierwszym tegorocznym spotkaniu była dyrektor Opolskich Heliosów, pani Anna Domagała. Dziękuję pani dyrektor za spotkanie. A Państwa zapraszam jak zwykle za tydzień na kolejny filmowy seans.